1 kwietnia wchodzi w życie nowa ustawa o grach hazardowych. Jej podstawowym celem jest ograniczenie szarej strefy w tej branży. Ustawa daje monopol państwu na urządzanie gier na automatach, tak zwanych jednorękich bandytach, poza kasynami. Państwo w zasadzie poza kasynami przejmuje monopol na urządzanie gier na tych urządzeniach. Myślę, że to jest jakby absolutne nowum, to co funkcjonuje w tej chwili na rynku zostanie zastąpione urządzeniami oferowanym przez państwo, tutaj totalizator sportowy. Mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla interesów Skarbu Państwa i jakby przyczyni się do ograniczenia szarej strefy w Polsce. Zdaniem posłów ruchu Kukiz15 Skarb Państwa może stracić olbrzymie pieniądze po wejściu w życie ustawy hazardowej. Posłowie złożyli projekt wydłużający jej vacatio legis do 1 października, a w przypadku niektórych przepisów nawet do 1 stycznia 2018 roku. Według naszej oceny, ale również tych naszych dyskusji z świętej pamięci Rafałem Wójcikowskim, no, wynika, że stracimy i to kwotę, o której mówił już tutaj poseł Józwiak, no, szacowano od co najmniej 7 miliardów złotych do co najmniej 11 miliardów złotych. Sam totalizator sportowy no, nie jest w stanie sobie poradzić z obsługą tak gigantycznego przedsięwzięcia. Według Dziennika Rzeczpospolita zgodnie z ustawą monopol na dostarczanie automatów do gier i ich serwisowanie otrzyma amerykańska firma IGT, z którą umowę ma zawrzeć totalizator sportowy. Te doniesienia stanowczo dementuje Radosław Śmigulski, pełniący obowiązki prezesa totalizatora sportowego. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak umowa z IGT na automaty. Ona nigdy nie istniała. Umowa na obsługę systemu online dotycząca naszych loterii rzeczywiście funkcjonuje od kilkunastu lat, ale to dotyczy tylko i wyłącznie loterii, jakby tego typu zapis znajduje się w umowie. Kwestia automatów jest kwestią otwartą, chociaż z drugiej strony to, co mogę zdradzić, to to, że ich wdrażanie na rynek, ich produkcja będzie oparta na współpracy pomiędzy totalizatorem sportowym a spółkami Skarbu Państwa, ściślej Polską Grupą Zbrojeniową. Na podstawie nowelizacji ustawy możliwe będzie blokowanie stron internetowych, na których oferowane są nielegalne gry hazardowe. W związku z tym powstanie rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Przepisy z tym związane wejdą w życie nieco później niż sama ustawa, czyli 1 lipca 2017 roku. Wartość polskiego rynku gier hazardowych jest szacowana na ponad 5 miliardów złotych, z czego prawie 90% wycieka do tzw. rajów podatkowych. Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki zmianom w ustawie legalna część rynku zwiększy udziały z 10 do 60%, a budżet zyska co najmniej 1,5 miliarda złotych rocznie. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.